Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Za pomocą Skype'a łączymy się z domem prezydenta Piotra Kuczery. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jak pan zareagował na wieść o tym, że wszystkie łóżka covidowe, jakie przygotowano w piątek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku, są zajęte? Nie ma gdzie wozić rybniczan. No, niestety jest to smutna wiadomość i na pewno mnie zaniepokoiła. Mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia koordynuje jakąś tą akcję. Było trochę czasu na przygotowanie, no druga fala zachorowań musiała się zdarzyć, była czymś oczywistym. No, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nie obsługuje tylko miasta Rybnika, tylko całe województwo, stąd tak szybkie wypełnienie tego oddziału. Ale pytania szczegółowe proszę do dyrekcji szpitala albo służb, które koordynują służbę zdrowia w Polsce. No, zadałem to pytanie rzecznikowi szpitala, powiedział krótko, no po prostu szybko się napełniły, mamy taką ilość zachorowań. Czy pana zdaniem rząd należycie przygotował się do tej drugiej fali, do tej fali jesiennej, z którą dzisiaj mamy do czynienia? No, myślę, że odpowiedzią są karetki, które krążą po mieście i nie mają gdzie zawieźć pacjentów, a takie niestety głosy do mnie dochodzą. Są te rozmowy upubliczniane przez kierowców karetek, czy osoby, które dzwonią po karetkę, no pokazuje, że z jednej strony to nie tylko przecież COVID, ale też cały zestaw innych nagłych zdarzeń. No i myślę, że tutaj stoimy przed problemem. Ja nie chcę siać paniki absolutnie. Trzeba nam dzisiaj wyjątkowego spokoju w tym wszystkim, bo obawiam się, że ta największa fala zachorowań dopiero przed nami. Panie prezydencie, chciałbym zadać pytanie dotyczące badań sanepidu, ponieważ jak zerkniemy sobie na stronę rybnickiego sanepidu, to zarówno za sobotę, jak i za niedzielę mamy zero zachorowań w mieście Rybniku. Co oczywiście prawdą nie jest. Jak to możliwe, że przez dwa ostatnie dni w mieście Rybniku mamy zero zachorowań? I na terenie działania całej stacji to są również żory, to jest cały powiat rybnicki. Panie redaktorze, to jest pytanie do sanepidu. Od 15 marca służby sanepidu nie podlegają prezydentowi miasta Rybnika, tylko bezpośrednio panu wojewodzie. Tam należy kierować. Tak, ale państwo na swojej stronie Urzędu Miasta codziennie informują mieszkańców Rybnika o aktualnym stanie epidemii i od trzech dni, właściwie od dwóch dni, no nic się nie zmieniło. To nie niepokoi prezydenta? Panie redaktorze, niepokoi, ale też proszę zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj podział kompetencji. Trudno, zresztą nie ma nawet narzędzi, aby badać ten stan rzeczy. Sanepid w Polsce do tego, aby prezentować te wyniki. My jesteśmy tylko pośrednikiem, prezentujemy to na stronach, w celach informacyjnych. Ja jako prezydent otrzymuję informację z sanepidu dokładnie taką samą, jak pan otrzymał, może nieco wcześniej. Wiem, że potem nastąpiła swoista kumulacja, bo 91 zachorowań było dzień później, z tego co pamiętam. No to oznacza, że prawdopodobnie te wyniki się skumulowały z całego weekendu. Panie prezydencie, dzisiaj prawdopodobnie poznamy decyzję, jeżeli chodzi o szpital tymczasowy lub polowy. Różne definicje tutaj się pojawiają w województwie śląskim. Pana zdaniem, oczywiście to nie jest pana kompetencja, ale pana zdaniem jeden wystarczy w Katowicach? No, to jest znowu pytanie dla tych, którzy patrzą całościowo na akcję na terenie województwa śląskiego. No powiem tak, dla mnie zawsze szpitale polowe są czymś, bym powiedział, no nietypowym. Zgódźmy się, że ta sieć szpitali jest w Polsce na tyle rozbudowana i zakładam, że był czas, aby się jakoś przygotować do tego. No widać dzisiaj doraźnie, szukamy rozwiązań takich, a nie innych, oby skuteczne, bo chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Tak, ale to jest pytanie istotne, o ile popatrzymy przez pryzmat brakujących łóżek w województwie śląskim, brakujących na przykład w Rybniku. Będzie pan zabiegał u wojewody, u marszałka, żeby dodatkowe miejsca się pojawiły w szpitalu tutaj w Rybniku? Panie redaktorze, są dzisiaj służby, które koordynują tą akcję na poziomie wojewódzkim, na poziomie rządowym. Samorząd na pewno chce współpracy i robi wszystko, aby wspomagać Rybnicki Szpital, no ale trudno ode mnie wymagać, abym w jakiś sposób tworzył miejsca szpitalne w szpitalu wojewódzkim. Ja mogę monitorować, mogę sygnalizować tą
raz w tygodniu mamy telekonferencję z panem wojewodą. A sygnalizował pan ten problem, czy jeszcze nie zdążył? Tydzień temu nie było tego problemu. Konferencja odbyła się, zdaje się, właśnie dokładnie we wtorek tydzień temu. Zobaczymy, czy dzisiaj też się odbędzie, bo tutaj te informacje przepływają najczęściej kilka godzin przed samym spotkaniem. Panie prezydencie, zerknijmy do rybnickich placówek oświatowych. Dzisiaj prawdopodobnie uzyskamy informacje o gwałtownym wzroście zachorowań w placówkach, bo wczoraj żaden komunikat z Urzędu Miasta w tej sprawie nie wyszedł. Nie niepokoi pana ta sytuacja, która ma miejsce w placówkach oświatowych? Panie redaktorze, każdego dnia jest inna. To znaczy tak naprawdę jest bardzo, bardzo dynamiczna i przyznaję, jest rozwojowa. Dzisiaj wiemy, że dwa przedszkola nie funkcjonują. Część klas jest na nauczaniu zdalnym. Jak powiedziałem, każdego dnia sytuacja jest inna i na pewno dyrektorzy szkół, bo oni są odpowiedzialni w tym wypadku, podejmują odpowiednie decyzje. Czy w pana ocenie szkoły podstawowe i przedszkola powinny być dalej otwarte? W mojej ocenie powinniśmy szukać modelu hybrydowego i co więcej, obawiam się, że ten model będzie nam dość długo towarzyszył, ale też obawiam się skali. Znaczy, jeżeli ta skala i ten tryb rozwoju pandemii na jesień będzie tak dynamiczny jak w ciągu ostatnich 3-4 dni, to obawiam się, że zamknięcie szkół będzie niestety konieczne. To bardzo, bardzo wypacza system edukacji moim zdaniem. Jednocześnie bardzo obawiam się skutków gospodarczych, bo zatem też pójdzie zapewne zamknięcie wielu, wielu zakładów pracy. Pytanie, czy Polskę dzisiaj stać na taki lockdown i na wyłączenie wszystkiego. Myślę choćby o zasiłkach dla rodziców. Tutaj rząd jakby nie do końca jasno sygnalizuje, czy będą, czy nie. Z drugiej strony tarcze antykryzysowe miały kilka cykli, też w ostatnim czasie jakby ciszej o tej pomocy dla przedsiębiorców. Póki co otrzymał pan polecenie wojewody śląskiego wczoraj wieczorem o tym, żeby zawiesić działalność klubów seniora, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego, domu pomocy. Czy te decyzje już pan podjął? Wcześniej nawet. Sami seniorzy, patrząc choćby na rozpoczęcie inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sami seniorzy podjęli decyzję, że rezygnują z tej inauguracji. Również dyżury seniorów Urzędu Miasta zostały zawieszone. No niestety znowu wkraczamy w tą fazę, którą znaliśmy mniej więcej od końca marca tego roku. W pewnym sensie powtórka z rozrywki, oby nie w większej skali. Mówi pan powtórka z rozrywki. Jak pan myśli, co się stało, że wraca to wszystko i to z taką siłą? Czy naukowcy wprost mówili, że będzie druga fala i mamy się na to przygotować? Stała się rzecz po prostu oczywista. Wirus tak funkcjonuje, w okresie wiosennym, jesiennym się nasila. Ale jest pan zaskoczony, panie prezydencie, czy nie? Bo jak popatrzę na to, co robi Urząd Miasta, no we wrześniu odmrażacie urząd, otwieracie go dla klienta, po czym go dzisiaj zamykacie znowu. Panie redaktorze, no ja słyszałem w czerwcu, że pandemii nie ma. Niech pan zgadnie z czyich ust. A z drugiej strony, jeżeli ten wskaźnik zachorowań będzie maleć, no będziemy się otwierać za każdym razem, bo każdy chce wrócić do normalności. Ja też w urzędzie mam dzisiaj problem. Część załogi jest na L4, część ma stwierdzonego koronawirusa. Stąd od poniedziałku, przyszłego poniedziałku będziemy wchodzili w pracę dwuzmianową, aby w ogóle nie wyłączyć poszczególnych wydziałów. To też może sparaliżować urząd, a on po prostu musi działać. Przepraszam za utrudnienia, no ale z punktu widzenia i bezpieczeństwa klientów, i załogi, i trwałości pewnego procesu administrowania miastem, te środki muszą zostać podjęte. Panie prezydencie, na koniec coś optymistycznego. Rybnickie Dni Literatury trwają oczywiście w innej zupełnie rzeczywistości, ale nagroda literacka Juliusz przyznana, no i fantastyczny gest ze strony laureatki, ponieważ te 40 tysięcy złotych, bo tyle wynosi nagroda, tak? 50 już. Podnieśliście do góry. Trafia na cele charytatywne. Tak, bardzo się cieszę i z wyboru książki, i z tego pięknego gestu pani Agnieszki Dałczy. No cóż, zachęcam do lektury. Jaremianka, to ta książka, która wygrała.
Cieszmy się, że Rybnik posiada taką nagrodę. No i ta wiedza o mieście, ale również o dobrej literaturze dzisiaj. Zostańmy w domu, czytajmy książki, polecamy Jaremiankę Agnieszki Dałkrzy, między innymi prezydent Rybnika, jak widzicie, w domu, no bo dzisiaj, jeżeli... Panie redaktorze, jeszcze, ale takie warunki właśnie w czasie pandemii. To tyle na dzisiaj, dziękuję za poranną rozmowę. Gościem Radia 90 był prezydent Rybnika Piotr Kuczara.